Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czwartkowy temat dla reportera. Witamy gorąco i zapraszamy pod numer 65 529 55 29, a gorąco także witamy na antenie Jarka Adamka. Dzień dobry. I czekamy na Państwa telefony. Będziemy się bardzo cieszyć, jeżeli sobie dzisiaj porozmawiamy o różnych sprawach, które Państwu gdzieś tam się nasunęły przez te 24 godziny od wczoraj. Jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Proszę pana, ja dzwonię z Bojanowa. Mamy taką prośbę o wyrównanie ulicy. To jest ulica, ostatnia ulica bez nazwy przed Goliną. Tam jest teraz nowe budowy, się buduje wszystko. I żeby to wyrównać, bo tam już naprawdę dojazdu nie ma, nie? Pisze sobie ulica bez nazwy przed Goliną. Tak, ale boczne to są Morelowa i Brzoskwiniowa, nie? Bo to tak było... tego. Okej. Okay. I rozumiem, nowe domy powstają, ciężki sprzęt tak, jeździ. Tam już mieszkają ludzie, prawie wszyscy już, nie? No ale to jest tak, najgorsza jest ta właśnie, ta bez nazwy, bo ona jest przy samym polu leży, nie? Nie, więc tam takie jest tragedia. Problem nie? Większości nowych osiedli powstających w tych miejscowościach. Chociaż żeby te dojazdową, żeby to wyrównali troszkę może, bo tam tragicznie w tej chwili po tej zimie jest, nie? Boom budowlany. Dobrze. Okej, okay, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu. Zdrawiam, miłego dnia. 65 529 5529. To jest nasz numer telefonu. Wczoraj mieliśmy temat Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, że jest taki jeszcze ciągle odcięty od świata i tam nie można wejść do środka i jest problem komunikacyjny. Rozmawiałem z panem Adamem Matychem, wiceprezydentem miasta Leszna, i powiedział mi, że od dzisiaj ma być MZBK otwarty. Tak już uzgodnił z panią dyrektor. Dajcie nam znać, czy tak jest, bo ja oczywiście wierzę panu prezydentowi na słowo, ale jakbyście mi to potwierdzili, to wtedy byśmy mogli i kwiaty i motyle zagrać i tak dalej. Będziemy się cieszyć. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Witam pana. Ja dzwoniłem do panów 2 tygodnie do tyłu. Chodziło o usunięcie drzewa w sektorze A na ulicy Konkolewskiej, na cmentarzu. No i wielkie dzięki, no bo stała się rzecz niesłychana, to drzewo zostało usunięte, czyli nie zagraża już pomnikom, tak? Dewastacji pomników. Jeszcze raz dziękuję. Nie mam pojęcia, do kogo skierować. No, cmentarz należy do parafii rzymskokatolickiej świętego Mikołaja, więc pewnie ona zlecała tę pracę, tak mi się wydaje, no bo w końcu to teren taki trochę prywatny w tym sensie. No więc dobrze, dla księdza proboszcza. I jeszcze do tego ksiądz proboszcz swoją drogą, ale jeszcze do tego urząd miasta, no i urzędnicy urzędu miasta, tak? Okay. Którzy wyrazili na to zgodę. Tak? I zgodę, i ktoś pewnie fizycznie także tę robotę wykonał, dokładnie, więc tak jest. Dobrze. Dokładnie, tak. Kwiaty i motyle za zrobienie porządku na cmentarzu parafialnym przy Konkolewskiej. Dziękujemy, Grzegorzu. Dajecie nam znać, że coś zrobiono, że coś jest załatwione, że jakaś tam instytucja, do której się zwracacie, zareagowała. Bardzo lubimy wtedy te kwiaty i motyle nadawać. Kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Mam takie nietypowe pytanie, bo już słyszę właśnie odnośnie cmentarza na ulicy Konkolewskiej, kwiaty i motyle, a jak wygląda sprawa wielkich kaplic i innych rzeczy na cmentarzu, który podlega urzędowi miasta.
rozmawialiśmy kiedyś, panie Jarku, na ten temat. I jak na razie głucho, cicho, czyżby to była rzecz nie do przeskoczenia? Być może jest to rzecz nie do przeskoczenia, albo jest to rzecz, na którą tak naprawdę, no, jak to mówią, nie ma przepisu może. Ja wiem, że w sytuacjach, swego czasu rozmawiałem z naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, że wydział, no, czasem w jakichś tam sytuacjach blokowania jakichś szlaków komunikacyjnych czy czegoś oczywiście reaguje, natomiast no, w przypadku tych kaplic, no, podejrzewam, jak jest teren, jak to się mówi, nie wiem, czy teren się wynajmuje, czy wykupuje pod groby, to jeżeli to jest w zakresie tej działki, to być może rzeczywiście już tam nie ma możliwości jakiegoś ograniczenia tych rzeczy. Wiemy oczywiście, o co chodzi, wiemy oczywiście, kto te wielkie groby buduje. Możliwe, że to jest element po prostu kultury takiej, żeby tak to funeralna architektura wyglądała. Tego, co mi wiadomo, to akurat nie w Rumunii czegoś takiego nie ma, no, ale skoro u nas to jest normalne, to jestem bardzo zdziwiony. Tym bardziej, że no, w jakiś sposób są przyjęte zasady funkcjonowania cmentarzy, czy to są pisane, czy nie pisane, ale zazwyczaj no, pochówek na przykład w Stanach Zjednoczonych się odbywa na poziomie trawnika, a u nas troszeczkę inaczej to wyglądają te groby, a te akurat nijak nie pasują. Od razu mi się przypominają wieki, gdy takie grobowce stawiali sobie założyciele kościołów, którzy byli fundatorami kościołów, to no to jakaś tam wiek, ale to były wieki temu. Okej. Okay. Kują pana w oczy, jednym słowem. Nie kują mnie w oczy, tylko nie pasują do zabudowy, jak to się kiedyś mówiło ładnie w Wydziale Architektury. I żeby ktoś mógł wybudować dom, to musiał dostać pozwolenie i nie zawsze projekt, który przedstawiał, pasował do zabudowy, który znajduje się na danej ulicy. No i nie wiem, czy w tym momencie tutaj coś takiego jest na cmentarzu komunalnym. Okej. Dobrze. Dziękuję panu bardzo. Jaka jest państwa opinia w tej sprawie? No nie mamy grobów na poziomie trawnika, rzeczywiście są, chociaż przypomina mi się scena z pewnego polskiego filmu, gdzie ładniejszy cmentarz był, przynajmniej zdaniem tych, którzy go oglądali, Polaków, dla zwierząt niż dla ludzi. Kochaj albo rzuć. No widzisz, ja chciałem tutaj zagadkę zadać, jaki to film, i już spaliłeś. Przepraszam. Odbieramy kolejny telefon, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Kłody ogólnie. Ostatnio na antenie u was słyszałem, że rozmawiał pan bodajże z zarządcą drogi tutaj, co robią tą główną drogę u nas. I miał być wyznaczony objazd przez Zapłocie, przez polną drogę. Nie wiem, czy pan się orientuje. Znaczy, objazd jest wyznaczony tak formalnie przez Kaczkowo i przez Czerninę. Natomiast nie, droga nie, na Zapłociu no, miała być taką drogą dojazdową do posesji. A nie jest? Znaczy generalnie z tego, co ja słyszałem na antenie, to ona miała być wyrównana przez tutaj podwykonawcę, który wykonuje tą drogę. No nie została wyrównana. Jest jeszcze gorzej, są takie dziury, że generalnie no nie nadaje się ta droga za bardzo do jazdy. Mieszkańcy nie mają jak dojechać do domów. Dobrze. Prośba o wyrównanie, no. Klasyka budowy dróg przerabiana przy wielu różnych okazjach, że owszem są wyznaczone objazdy, a i tak wszyscy jeżdżą tą polną. To tak jak w przypadku budowy ulicy Wilkowickiej na przykład w Lesznie. Objazdy objazdami, a każdy mówi, no szkoda paliwa i się przedostaje, więc pewnie tak samo jest z tym Zapłociem, że tam pewnie i coś cięższego czasem wjedzie. Dobrze, tak, prośba... o wyrównanie. Przez Kaczkowo nie ma możliwości, to jest za bardzo objazdu, bo żeby jechać przez Kaczkowo, trzeba by się skierować później na Jabłonną i jechać przez Czerninę, a jest zamknięty wiadukt na Kłodzie, więc od drugiej strony tak czy tak nie ma możliwości wjazdu, więc jakby pozostaje no tylko te Zapłocie. Dobrze. Zarząd Dróg Powiatowych, prośba o to, żeby tam w firmie upomnieli się o równanie tej
no rzeczywiście dość mało widowiskowej ulicy. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. 65 529 5529. Dobrze, mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w takiej sprawie odnośnie słuchacza, który dzwonił i tam żalił się na te duże grobowce u nas na cmentarzu, ja proponuję temu panu pojechać sobie na południowy wschód Polski, bo miałem okazję być na cmentarzu w Tarnowie, mhm, i niech sobie ten pan wyobrazi i uzmysłowi, że tam wszyscy mają takie grobowce. A tak, to na południu Polski, w tak zwanej Galicji. Pan Jarek zresztą też trochę świata nas zwiedzał i Polski zapewne też, więc pan tak. Jarek też miał pewnie okazję być na takim cmentarzu. I tam jest to całkiem normalne. No chociaż no, one może nie są aż tak... Nie są aż takie jak spektakularne te, pod względem jak te kaplice, zdobienia jak te... na przykład, nie? No dokładnie, ale są powiedzmy tej wielkości tych naszych na cmentarzu w na Osieckiej. Tak jest. Tak, to prawda. Rzeczywiście myślę, to... trochę wyzrozumiałości i trochę empatii w drugą stronę i będzie wszystko okej. Dzięki i pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. No nie wiem, czy państwo chcielibyście też mieć taki cmentarz pod jeden szablon, żeby było właśnie tak, jak tam słuchacz mówił, wszystko równo z trawnikiem, tabliczka tylko. No, znaczy pewnie to też jest ładne, no. Kosiarką się wygodnie jeździ na pewno. Mamy kolejny telefon. I witamy na antenie, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Wie pan co, dzwonię w takiej sprawie, jak się wjeżdża do Ponieca od strony Bojanowa, mm-hmm, na krzyżówce było kiedyś lustro. Dobra. I to lustro po prostu, nie wiem, czy przez te wiatry zginęło, czy ktoś je po prostu urwał. No, źle się tam przejeżdża tą krzyżówką. Lustro zniknięte. Jakby dobra, można zareagować. To w Poniecu przy wjeździe praktycznie. Dobra. Sprawa znikniętego lustra w Poniecu. Zapnotowane. Super, dziękuję. Do widzenia. Pozdrawiam. 65 529 5529. Czekamy na kolejne sprawy, a jeżeli idzie jeszcze, aha, tam miałem taką odpowiedź, że była prośba w sprawie dojazdu do kortów tenisowych przy stadionie Smoczyka. Otrzymałem odpowiedź, że tamten teren zostanie wyrównany, także też dajcie znać, jak już będzie, wtedy też podziękujemy. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja bym chciał złożyć kwiaty i motyle dla moich kolegów z pracy, dla kierownictwa Sierakosty w Rawiczu. Dobrze, a koledzy się czym zasłużyli, że mają otrzymać? Słucham? A czym się koledzy zasłużyli, że mają otrzymać? Zasłużyli się tym, że się o mnie martwią, bo jestem właśnie na kwarantannie i tu wspierają. Podsyłają paczki jakieś? Tak. To dobrze, że ma pan co jeść i co wypić. Dobrze, to dziękuję bardzo. To dobrze, jak ci koledzy tacy dobrzy, życzliwi i troskliwi, to każdy chciałby mieć takich kolegów. Ja na szczęście mam. No to Grzegorz, daj te kwiaty i motyle, proszę bardzo. Przypomnieli mi się moi koledzy, którzy po mojej operacji wycięcia wyrostka robaczkowego przyszli do szpitala i opowiadali mi kawały. No wiem, znam takich łotrów, tak. Ja to robiłem koledze, który był po przepuklinie. 65 529 5529, to jest nasz numer telefonu. Ja też przypominam oczywiście w sprawie kwiatów i motyli. No, nie chcemy też, żeby nam się ten sygnał zdewaluował, więc to tak naprawdę jest za coś. I najczęściej właśnie za usunięcie bolą, która państwa boli, więc tak też, nie, że to nie jest taki sygnał na pozdrowienia, tylko właśnie podziękowania różnym ludziom, instytucjom, firmom, urzędom i tak dalej. 65 529 5529. Dzisiaj stosunkowo spokojniej niż wczoraj, no ale co, dzisiaj jest czwartek? To może tak przy czwartku właśnie luźniej i swobodniej.
Ale jeżeli ktoś by coś miał, bo ostatnio miałem taką historię, że słuchacze tak troszkę rozżaleni, że się nie mogli dodzwonić, że ciągle zajęte, więc teraz jest wolne i można sprawę nawet taką, jeżeli nie jest załatwiona sprzed dwóch, sprzed trzech dni, też nam oczywiście przekazać. Zapraszamy. 65 529 55 29. Zbliża się czas przerwy w programie. To ja jeszcze szybko przed przerwą tylko przypomnę, że dzisiaj o 10.15, czyli za trzy kwadranse, kwadrans samorządowy, czyli naszym gościem będzie prezydent miasta Leszna. Myślę, że pan prezydent Łukasz Borowiak. A o 11.15 to specjalne wydanie audycji związane z pomocą dla Ukrainy i dla uchodźców z Ukrainy. Grzegorzu? Wracamy do tematu dla reportera i zapraszamy bardzo gorąco. 65, tak? Dobrze, proszę. 65 529 55 29. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Panie Jarku, dzisiaj jest odnośnie cmentarzy. Ja byłem na cmentarzu akurat w Pleszewie. Tam są takie kaplice pobudowane, że się wchodzi do wewnątrz. A o co mi chodzi tu na osiedli? Jest alejka główna do kaplicy i tylko są chowani cyganie. No. Dlaczego dla nas tam nie ma miejsc? Tylko z tyłu nas wypędzają. Powinien być jakiś rozrysowane kolejność, gdzie i po kolei chowane. A nie są wykupione miejsca, pogrodzone i ja nie wiem, kto tam zarządza tym cmentarzem. Dobrze. Spróbuję się dowiedzieć, na jakiej zasadzie to tak wygląda. No właśnie, wygląda. Na jakiej zasadzie możliwe... to jest. Wszyscy my jesteśmy z tyłu chowani, a tutaj sobie wykupione, zagrodzone miejsca, ja nie wiem. Dobrze. Nie se budują jakie chcę, nawet kapliczki, ale... Okej. Okay. Dobrze. Dobrze, zapytam, bo pewnie to jest kwestia jakichś cen na te odpowiednie działki, ale spróbuję się dowiedzieć, bo nie wiem jako żywo. Dobrze, dziękuję bardzo. Kurczę, nie wiem. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Mi szczerze mówiąc jest trochę wszystko jedno, gdzie będę leżał, czy z tyłu, czy z przodu, ale no chciałbym w suchym, ale nie wiem. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Halo, halo, dzień dobry. Jest tam kto? Nie ma. 65 529 5529. Jeszcze chciałem powiedzieć, że mała zmiana. Właśnie przed chwilą dostałem informację, że o 10.15, czyli w kwadransie samorządowym, nie będzie pana prezydenta, tylko będzie pani Donata Majchrzak-Popławska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Więc jak możemy się spodziewać, pewnie również tematy związane z koordynacją miejskich różnych służb związanych z imigrantami. Tak, halo? Z uchodźcami. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja dzwonię, mam taką prośbę. Od paru dni próbuję się dodzwonić do energetyki. Dzwonię z Gronowa, bo na Jana Kazimierza nam się żarówka przepaliła przy lampie. Lampa uliczna, tak? Tak. Jana Kazimierza. Ja tylko Państwu powiem, takie sprawy jak lampy uliczne nie zgłaszam, jeżeli chcecie Państwo oczywiście sami zgłaszać, nie zgłaszamy ich w energetyce, tylko zgłaszamy je w Miejskim Zarządzie Dróg, bo lampa jest w pasie drogowym, a za drogi w mieście odpowiada Miejski Zarząd Dróg. I to jest numer, jeżeli dobrze pamiętam, oczywiście damy znać, tylko tak jakby Państwo chcieli właśnie, że Państwo sami próbujecie i nie możecie do energetyki, energetyka jakoś tam nie można się dodzwonić, czy nie przyjmują. Właścicielem drogi jest miasto, więc Miejski Zarząd Dróg zleca naprawę. Daje się znać do Miejskiego Zarządu Dróg 65 529 8133 chyba. Tak mi się wydaje. Z głowy mówię. Dobrze. Ale oczywiście lampa przy ulicy Króla Jana Kazimierza zostanie zgłoszona. W Gronowie. Oczywiście na przepięknym, malowniczym i
Miłym, tak, miłym memu sercu Gwianowie. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia. Pozdrawiam serdecznie. Także rzeczywiście, jeżeli widzą Państwo wygaszoną lampę, a chcecie to od razu załatwiać, można to zgłaszać w Miejskim Zarządzie Dróg i tam wtedy to zgłoszenie jest przekazywane do firmy energetycznej, która to naprawia. Mamy telefon. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Mam taką prośbę. Jestem mieszkańcem miejscowości Karolewko, to jest wieś bardzo blisko tutaj Wilkowic, Leszna, i na drodze Murkowskiej jest remont przeprowadzany. Mm-hmm. Wie pan co, dowiedzieliśmy się jako mieszkańcy, że do ulicy Krętej we Wilkowicach będzie chodnik i ścieżka rowerowa. Mm-hmm. A że tak powiem, nie wiem, 300-400 metrów dalej już jest nasza miejscowość Karolewko. Mhm. Będzie tam doprowadzony tylko chodnik. No i mamy taki problem, bo dzieci nie odbierają nam tutaj żadnym autokarem do szkoły, do Wilkowic. No i te dzieci będą musiały jeździć rowerami, mhm, że tak powiem, do tej szkoły, a nie będą miały nawet ścieżki rowerowej. Czy można jakoś zaingerować się troszeczkę w tej sprawie? Czyli ja teraz tak próbuję to w jedną myśl ubrać. Chodzi o wydłużenie ścieżki rowerowej. Tak. Do Karolewka. Tak jest. No oczywiście ja tak z góry uprzedzam, że to już pewnie budowane jest przez firmę według tego, jaki ma projekt, więc czy tak można ten projekt zmodyfikować już w trakcie inwestycji, tego nie wiem, ale oczywiście zapytać możemy. Do Karolewka sobie zanotowałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. I tutaj jakąś korespondencję też mam ze słuchaczką, znajomą moją, która mówi, że jeżeli się te groby na tym cmentarzu, które tak niektórych tam troszkę kują, że tam są także nagrobki nieromskie. No i oczywiście jest cennik nawet na wejściu do cmentarza, jak wyglądają ceny tych, w cudzysłowie, działek. Także możecie Państwo sobie sprawdzić, ile tam ta ziemia, w której spoczniecie, kosztuje, i sobie może zacząć, nie wiem, oszczędzać na to dobre miejsce bardzo. 65, 500, witamy, dzień 29, dobry, 25, kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Panie Jarku, mówił Pan o przypomnieniu, więc chciałem przypomnieć, że pogoda jest bardzo piękna. Pani doktor z NZBK obiecała nam wyrównać drogi między garażami na dekana, zrobiła dwie uliczki i na tym się skończyło. Prosiłbym bardzo o interwencję, co jest przyczyną, że dalej nie robią tego. Zrobili tylko przy ulicy dekana z zewnątrz, żeby ludzie widzieli, ale już do wewnątrz nie wjeżdżają. No. Mhm. Bardzo bym prosił. Ja tak się zastanawiam, wiecie Państwo, bo tak to jest temat, który się ciągnie 3 lata i tam. No, ale nie jest im wstyd za to, że się tak długo ciągnie? Może wy się, może wy się zrzućcie na jakąś małą. Pięknie zrobili ten przód. Mhm. Przód zrobili bardzo ładnie, no ale zrobili jedną uliczkę i koniec. No, no więc mówię, może się zrzućcie po prostu na spychacz. My, którzy najwięcej interweniujemy w tej sprawie, to jesteśmy dalej. Prosimy, żeby zrobili następne uliczki tak samo, jak zrobili tą pierwszą. Okej. Okay. Dziękuję i serdecznie dziękuję, pozdrawiam. 65 529 55 29. Może pozwolę się wtrącić. Wtrąć się proszę, bo ja tutaj notuję szybko sobie. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Nie, no, mamy. Niestety nie. Cierpliwości, proszę Państwa. No, czasem trzeba te parę sygnałów odczekać. No dobrze, może nie, teraz już nie. Może teraz się coś uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Wie pan, że tutaj tyle trochę tak tych narzekań jest. Proszę o kwiaty i motyle dla pani Kasi Dowbor, dla Macieja, dla całej tej ekipy i dla wszystkich ludzi, którzy pomagają innym. A tu gdzieś jakoś byli u pani, czy w okolicy? Nie. Tak w ogóle? Nie, ale tak jak widzę, to jest takich właśnie
dużo ludzi jest pani... chętnych do pomocy. A, to wszystkim chętnym do pomocy, to jak najbardziej, bo oczywiście ten program, o którym pani mówi, jest bardzo interesujący, sam czasem. Tak, gdzieś tam słucham go ciągle. A, no widzę, jest pani pod wrażeniem ogromnym. To będziemy mieli okazję się spotkać z Polsatem, to im przekażemy wyrazy uznania. 65 529 5529, jeszcze 4 minuty naszej audycji, więc myślę, że spokojnie się państwo jeszcze dodzwonią i sprawę przedstawią lub podzielą się swoimi spostrzeżeniami, opiniami i co tam u państwa dzisiaj słychać. Jak tam sytuacja, Grzegorzu? No, sytuacja taka sobie. Jeszcze nie mamy telefonu. Czekamy na kolejną rozmowę, na kolejny temat. Monitoruj sytuację i natychmiast dawaj znać, kiedy tylko ktoś do nas zadzwoni. 65 529 5529. I czekamy. Dzisiaj po 10:15 kwadrans samorządowy, to jeszcze przypomnijmy, bo była mała zmiana, tak? Gościa. Tak jest, Donata Majchrzak-Popławska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a o 11:15 będziemy rozmawiać także o kwestiach pomocy Ukrainie. Tu gośćmi będą samorządowcy z ościennych miejscowości. Jesteśmy umówieni na telefon z burmistrzem Schowy i burmistrzem Rawicza i na pewno jeszcze coś interesującego nam się w audycji pojawi, ale to o 11:15. Odbierzmy telefon. Halo? No niestety nie ma tutaj nikogo. 65 529 5529. To jest nasz numer telefonu. Halo? Witamy. Jest halo? Połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, na jakim programie to teraz podaje ilość zachorowań na COVID? Bo wszystko ucichło, nigdzie nic nie żaden program. Znaczy w serwisach informacyjnych te dane tam o tej godzinie 10, jak Ministerstwo Zdrowia publikuje, są podawane. Ja to słyszałem w serwisach ogólnopolskich. Czyli tu na naszej LCTS? No, jak kiedy mamy serwis ogólnopolski, a serwisy z kraju mamy teraz o każdej godzinie, Grzegorzu? Tak, o każdej godzinie. O każdej godzinie, czyli najbliższy będzie o 10. No nie wiem, czy o 10 to podadzą. Natomiast mam nadzieję, że to, jeżeli to, bo to nasi koledzy z Radia Z przygotowują, jeżeli to umieszczą w serwisie, to ta informacja będzie dotycząca zachorowań. No, na info, czy gdziekolwiek było podawane w telewizji, a w tej chwili... Nie ma. A, widzi pani. Ja to napotykam to w serwisach informacyjnych. Nie, żebym tak śledził codziennie, natomiast widzę, że się pojawia ta informacja, więc dzisiaj te dane też gdzieś będą publikowane, chociaż przypominam, Ministerstwo Zdrowia komunikaty podaje chyba o 10 czy po 10. Dobrze, przynajmniej z ministerstwa bardzo, to wychodzi. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. No, są zachorowania jeszcze na COVID. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, że COVID się skończył. On się nie skończył. Ja też przypominam, że ciągle jeszcze maseczki obowiązują. Ciekawe, jak długo. Mamy jeszcze jeden telefon, tak rzutem na taśmę. Jasne. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Ja tutaj pracuję na budowie w Gostyniu, na ulicy Wrocławskiej i wie pan, my tu taki rzadki prąd mamy, że nic nie można zrobić. Naprawdę, wody nie można zagotować, nic. Czyli zagęszczacz prądu by się przydał. No, najlepiej jaki zagęszczacz, bo naprawdę, no nic nie można zrobić. Czyli tak do ilu byście chcieli zagęścić ten prąd? No, chociaż żeby tak 200 watt było. 200 watt, żeby było. Ale no. watt czy volt? Bo volt, to... żeby 200 watt było, panie, nawet wody nie można zagotować, naprawdę. Ja myślę, że kierownik budowy w wiatrze mógłby przynieść. Ale możliwe, że pracujecie na jakiejś wysokości, prawda? I tam jest mniejsze ciśnienie i to sprawia, że może... Bo wiem, że alpiniści z tym nieraz mieli problem. Tak przynajmniej czytałem w książkach. Pozdrawiamy panów budowlańców serdecznie. Bezpiecznej pracy życzymy. No, albo pod dużym ciśnieniem panowie pracują jednak. Ale właśnie dlatego życzę im bezpiecznej pracy. BHP jest najważniejsze. Przynajmniej się nikt wrzątkiem nie obleje. Życząc państwu miłego dnia, zapraszam na 10:15 do kwadransa samorządowego, na 11:15 do audycji poświęconej pomocy Ukrainie. No i w ogóle do słuchania nas 24 godziny na dobę. Jutro o 9:15 kolejny temat dla reportera. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.